Witam ponownie na moim kanale. Na zewnątrz jest coraz zimniej, a mnie tym bardziej nachodzi ochota, żeby spędzać jak najwięcej czasu w kuchni. Najchętniej to bym w ogóle stąd nie wychodziła. Dlatego stwierdziłam, że przygotuję dzisiaj coś, co rozgrzeje nam brzuszki, a mianowicie zrobię pyszne burgery. Uwierzcie, przygotuję takie burgery, które będą składały się z moich ulubionych składników. Dlatego zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania moich ulubionych burgerów potrzebować będziemy wielu składników, ponieważ to danie będziemy wykonywać tak wieloetapowo. Zaczniemy na pewno tutaj sobie od przygotowania mięsa i do mięsa będziemy potrzebować wołowiny. Ja mam tutaj 150 g wołowiny. Będę wykonywała takie dwa średniej wielkości burgery. Jednego ząbka czosnku, oregano, papryki słodkiej mielonej, papryki ostrej mielonej, pieprzu, czosnku granulowanego i soli. Przysmażymy sobie także pieczarki, ja mam tutaj około 10 pieczarek. Zrobimy karmelizowaną cebulkę, więc będziemy potrzebować jednej cebulki do karmelizacji, oczywiście cukier i jeden kawałek takiej świeżej, bo też świeżej dodam już osobno. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to potrzebować będziemy sera żółtego, myślę, że tak na jednego burgera wykorzystamy jeden plasterek po prostu. Do tego zrobimy pyszny, pikantny sos na bazie majonezu i sriracha. Dodatkowo bułeczkę posmarujemy czarną porzeczką, taką konfiturą z czarnej porzeczki. Oczywiście korniszonki, pomidor, rukola i bułeczki. Ja tutaj dorwałam super bułki do burgerów. Nie są to takie typowe bułki przeznaczone do burgerów, natomiast testowałam wiele bułeczek i te są niesamowite. Kupiłam je w Lidlu. Dokładnie nazywają się bułeczka mleczna, coś takiego na takiej zasadzie i kosztuje delikatnie ponad złotówkę, więc naprawdę są świetne, bo są delikatnie słodkie, mają taką zwartą konsystencję, więc koniecznie wypróbujcie i sprawdźcie te bułki, jeżeli będziecie wykonywać sami burgery w domu. Polecam je naprawdę gorąco, na pewno Wam się spodobają. Więc co, zapraszam do działania dalej. Ok, więc zaczniemy sobie od przygotowania mięsa, więc zabieram się za obranie i pokrojenie czosnku. Gdy czosnek jest posiekany drobniutko, przerzucam go od razu do mięsa i będę dorzucała już przyprawy. Słodko mieloną paprykę, jedną łyżeczkę, ostrą mieloną paprykę, pół łyżeczki, oregano, jedną łyżeczkę, czosnek granulowany, jedną łyżeczkę, czarny pieprz, taką jedną trzecią łyżeczki i sól, myślę, że taką czubatą łyżeczkę. Następnie całość dokładnie mieszamy razem. I mięsko mamy już fajnie wymieszane. Ja je teraz odstawiam, żeby sobie tutaj odpoczęło razem z tymi przyprawami, a ja przechodzę do przygotowania dalszej części. W kolejnym kroku przechodzę do pokrojenia pieczarek w plasterki. Następnie nastawiam patelnię i będę smażyła pieczarki, aż zmiękną. Dosypuję do nich sól, tak pół łyżeczki i pół łyżeczki pieprzu. Ja je smażę tutaj bez tłuszczu, natomiast jeżeli chcecie, możecie dolać odrobinę oleju. Gdy pieczarki się smażą, ja przechodzę do pokrojenia mojej jednej cebuli. I cebulkę kroimy w takie piórka. Ok, pieczarki mi się smażą, więc ja teraz przejdę do przygotowania mojego sosu z majonezu i sriracha. Na moje dwa burgerki wrzucam takie dwie ogromne łyżeczki majonezu, no i sriracha, tak pół łyżeczki. Ok, pieczarki mam już fajnie podpieczone, więc teraz je wyłączam i będę zabierała się za prażenie cebulki. Więc tak, teraz zaczniemy od przygotowania naszej podstawy do prażenia cebulki, więc dajemy dosłownie
ciapkę wody, łyżeczkę cukru i zostawiamy tak na chwilkę, żeby się roztopił nam cukier. Mieszamy i teraz wrzucamy naszą cebulkę i wszystko razem mieszamy. I teraz ją będziemy tutaj tak podpiekać razem z cukrem i wodą przez około 3 minutki, aż zacznie się tak fajnie szklić. Gdy cebulka nam się karamelizuje, ja przejdę do pokrojenia reszty składników, więc kroję sobie cebulkę. Tak, z 3 plasterki, 4. Korniszony, też plasterki. Pomidora, tak po jednym dużym plastrze. Ok, i cebulka zaczęła nam się już fajnie karmelizować, rumienić, więc ja ją wyłączam. Teraz przejdziemy do przygotowania naszego mięska. No już chwilkę sobie tutaj odpoczęło przez ten czas, kiedy zajmowałam się warzywami, więc dzielę sobie to na pół i będę robiła dwa burgerki, więc robię takie dwie kulki. Wrzucam sobie na patelnię i tak ubijam. I tak smażymy nasze burgery przez około 4 minuty z jednej strony. Warto co jakiś czas zaglądać, na jakim są etapie wysmażenia. Oczywiście jak ktoś lubi mniej wysmażone, to będzie krócej. Ja natomiast bardzo lubię takie mocno wysuszone. Robię też dla mojej siostry burgera, więc lubimy wysuszone mięso. Dlatego będę tak je dosyć mocno podpiekać. Więc myślę, że 4 minuty i będziemy odwracać. Ważne, żeby już fajnie się zarumieniło z jednej strony. Mięsko się smaży, więc ja przejdę do pokrojenia bułeczek. I po podsmażeniu mięsa będę je podpiekać także na tej samej patelni. Na minutkę przed wyciągnięciem mięska daję żółty ser, żeby się podtopił. Po 3 minutach podpiekania z drugiej strony ściągam mięsko. I na tą samą patelnię wrzucam bułeczki i podpiekam je z obu stron, tak po minucie. Ok, i moje bułeczki są już gotowe, więc przechodzę do układania wszystkiego. Zacznę sobie od mojego sosu, mayo sriracha. Daję go na tą dolną część, tak sporo. Na to dajemy rukolę. Na to pieczarki, sporo tych pieczarek. Na to dajemy karmelizowaną cebulkę. Na to ogórka, na to pomidor, świeża cebula. Górę naszej bułeczki smarujemy konfiturą z czarnej porzeczki. Dajemy tak z łyżeczkę. I na to dajemy mięsko. I zamykamy burgera. Moje burgerki są już gotowe, więc zaraz zabieram się do jedzenia, póki są ciepłe. Jeżeli chodzi o burgery, ja zawsze podaję je w towarzystwie frytek. Jeżeli chodzi o przepis na pyszne, chrupiące ziemniaczki, to zapraszam Was do obejrzenia mojego filmu, gdzie przygotowuję żeberka właśnie z ziemniaczkami. Tam dokładny przepis się znajduje. Oczywiście także dodam ten link do tego filmu pod opisem tego. Także co, idę zajadać się z siską oczywiście, więc mam nadzieję, że będą pyszne. Na pewno będą, bo tyle składników moich ulubionych tutaj się znajduje, że nie ma innej opcji. Tym bardziej, że takie burgery bardzo często wykonuję i zajadamy też je bardzo często, więc będzie na pewno mistrzowsko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania łapeczek w górę i komentowania. Będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w następnym filmie. Pa!